cały czas dostosowujemy sprzedaż bezpośrednio do produkcji. I ja wiem, że ja mógłbym sprzedać 3 albo 4 razy tyle w tym momencie, ale nie robimy tego, no bo po prostu nie ma to sensu, bo nie wytworzymy więcej niż będziemy w stanie wyprodukować. Jedynie co, no to właśnie tutaj lawirujemy pomiędzy grupami produktowymi, w którym miejscu jeszcze mamy możliwości w danym momencie, żeby zwiększyć tą sprzedaż. Ja nazywam się Michał Kukułka. Mój brat tutaj siedzi, co prawda nie będzie aktywnie tutaj wspomagał mnie. Firma nasza nazywa się Przedsiębiorstwo KMP. Została założona, co prawda pod inną nazwą, przez naszych rodziców. Już będzie prawie 30 lat. Firma znajduje się niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego i podstawową działalnością jest produkcja wyrobów drewnianych, ogólnie z drewna sosnowego i modrzewiowego, tak przede wszystkim. I o tym tutaj będę mówił potem bardziej szczegółowo, ale jeszcze tutaj pokrótce nawiązując do właśnie wystąpienia Pawła, tak naprawdę to, że tutaj jestem, to jest kolejny krok wyjścia poza moją strefę komfortu, bo tak wystąpienia różne były dotychczas, nie powiem, troszkę się stresuję, denerwuję, także liczę na wyrozumiałość. I będziemy działać, także startujemy z tematami. No, tak jak wspomniałem, produkujemy różne wyroby drewniane, grupy produktowe, na które składają się tutaj te nasze wyroby. Są to produkty ogrodowe, meblowe, opakowaniowe. W skład grupy produktów meblowych wchodzą fryzy, listwy, ramiaki, które są wykorzystywane w dalszej produkcji do montażu mebli, między innymi do takich firm, jak tutaj przedmówca, już pana Jerzego nie ma, ale między innymi do stelaży, tak jak produkuje firma Kler. Jeśli chodzi o asortyment meblowy, asortyment ogrodowy, są to wszelkiego rodzaju donice, skrzynie, deski tarasowe, obiciowe, wszystko, co możemy tak naprawdę zainstalować u siebie w ogrodzie. I kwestia grupa opakowaniowe, czyli szeroko pojęte palety, elementy do palet, wyłączając palety, powiedzmy, standardowe w takiej seryjnej produkcji. Tak dla skali, dla pokazania, około 4000 metrów sześciennych rocznie drewna przecieramy, czyli nie jest to jakaś ogromna skala, nie jesteśmy ogromnym przedsiębiorstwem, zatrudniamy do 30 osób, plus ja, mój brat, mama, tata, czyli taki rodzinny zespół, powiedzmy zarząd, tutaj się zajmujemy, czyli skala biznesu nie jest tak ogromna jak w przypadku była na przykład tutaj firmy Kler. Skala biznesu pozwala nam natomiast na bycie firmą dosyć elastyczną, szybko reagującą teraz, jak widzimy to z perspektywy gdzieś tam czasu. Bardzo, o ile oczywiście pozwala na to technologia, jesteśmy w stanie się dostosować do potrzeb klientów, do nowych produktów, do zmian asortymentu, do wszelkich gdzieś tam jakichś zakłóceń występujących w trakcie realizacji jakichś tam projektów. I tak jak Paweł wspomniał, wszystko zaczęło się od tego, że przez wiele lat biznes opierał się, zresztą tam powiedzmy z mniejszymi, większymi sukcesami, na współpracy z jednym dużym odbiorcą naszych produktów i my wtedy z moim bratem akurat byliśmy, powiedzmy, zdobywaliśmy doświadczenie na innych polach. Ja pracowałem wtedy w firmie, gdzie no stricte zajmowałem się kwestiami, powiedzmy, techniczno-sprzedażowymi, ale głównie to była sprzedaż. Karol doskonalił gdzieś tam swoje kompetencje w produkcji, w tematach technicznych, bo powiedzmy nie wymagało to takiego dużego zaangażowania z naszej strony. Kwestia była tylko pilnowania, nadzorowania tutaj tematu związanego z produkcją do tego jednego odbiorcy. Wszystko skupiało się głównie na pilnowaniu wydajności, tak? I kosztów, czyli kupić w odpowiedniej cenie surowiec, w odpowiednim czasie go przetworzyć, wysłać do klienta, jeśli bilans się zgadzał, no to wszystko było ok. I w pewnym momencie mieliśmy dalej jakby możliwość współpracy z klientem, ale niestety koszty zakupu, koszty wytworzenia, wydajności już nie pozwalały na to, żeby tą współpracę kontynuować. No i
Pierwsze pytanie, no to kurczę, no to może jednak poprawimy coś na produkcji. No i stąd w 2019 roku znaleźliśmy się u Pawła na warsztatach z produkcji, na których, nie wiem, po godzinie dowiedzieliśmy się, że to nie produkcja jest naszym problemem, tylko sprzedaż. Po prostu musimy sprzedawać co innego do kogo innego i po prostu znaleźć sobie inne pole tutaj do popisu. No i tak właściwie, jak wspomniał wcześniej pan Jerzy, że ogólnie no sprzedaż sama w sobie nie może być gdzieś tam ograniczeniem, no u nas okazało się, że no w sumie no nie było na kogo zwalić, no bo właściwie nie mamy działu sprzedażowego, jestem jednoosobowym działem sprzedaży, więc od razu było wiadomo, że to powiedzmy ja tutaj muszę się nad tym tematem pochylić. No i zaczęliśmy tutaj mocno drążyć. Zaczęliśmy poszukiwania no bardzo intensywne i to właściwie wyglądało w ten sposób, że nie tylko ja, ale wszyscy razem skupiliśmy się na tym, żeby teraz szukać, przygotowywać wyceny, bo co innego w firmie powiedzmy handlowej, gdzie kupi, sprzeda produkt, narzuci sobie jakąś tam marżę. U nas była kwestia wytworzenia, a wytworzenie polega na przywiezieniu drewna surowego z lasu do nas na plac. Następnie drewno musi być przerobione, wysuszone, dalej po suszeniu obrabiane, zmontowanie, czyli ten proces tak naprawdę nawet do 8 do 10 tygodni zajmuje, więc to nie jest tak wytworzyć, pstryknąć palcami i już jest gotowy produkt. Dlatego żeby kontynuować tutaj, znaczy skupić się na sprzedaży, na tym naszym ograniczeniu, podporządkowaliśmy właściwie wszystko. Czyli tak jak wspomniałem, ja właściwie byłem taki, można powiedzieć, automatem do wysłania, do przygotowywania maili, do rozmowy z klientami, do ustalania jakichś tam tematów, a mój brat z tatą gdzieś tam przygotowywali cały czas wyceny, wzory do klientów, ja z tymi wzorami gdzieś jeździłem, sprawdzaliśmy, dogrywaliśmy różne tematy w związku z tym. No i tak krok po kroku zaczęliśmy tutaj budować nową grupę klientów, nowe tak naprawdę portfolio, zdywersyfikowaliśmy dosyć mocno tutaj tą sprzedaż. No potem wiadomo, jak już dograliśmy gdzieś, ustawiliśmy sobie warunki współpracy. No z racji tego, że to wszystko bardzo szybko się działo, nie mieliśmy przygotowanej do produktów prawie żadnej dokumentacji, tylko było na zasadzie, dobra, mamy wzory, no ale dobrze by to teraz było poukładać, czyli żeby każdy wiedział na każdym stanowisku, a nie, że brat będzie encyklopedią i o każde właściwie rzeczy trzeba się pytać Karola, bo właściwie on tylko wie, a nie mamy na to dokumentów żadnych, więc stworzyliśmy do wszystkich nowych przygotowanych, wytworzonych produktów, no było ich około 50-70, więc było to dosyć no, wyzwanie jak na skalę naszej firmy tutaj na skład osobowy. No ale daliśmy radę, poszliśmy w tym kierunku. Co było dla nas, kolejna kwestia taka bardzo istotna, nie tylko żeby teraz zacząć sprzedawać, tylko zacząć sprzedawać mądrze. Czyli nie doprowadzić do sytuacji, jaka była wcześniej, mimo zdobycia nawet fajnego kontraktu, czy tam potencjał był dosyć ciekawy, ale zaczęło to, ten klient miał zbyt duży udział w naszej sprzedaży. Ja tak zadecydowaliśmy wspólnie gdzieś, że nie pozwolimy na to, żeby jeden klient przekroczył 30% próg, bo to będzie niebezpieczne w przypadku różnych zdarzeń. To już powiedzmy, no możemy założyć różne gdzieś tam sytuacje. No i nie trzeba było długo czekać. Przyszedł rok 2020, marzec, no i pojawił się COVID, tak? No to na nowo zaczęliśmy to, co nam się udało wdrożyć. Nagle wszystkie tematy, można powiedzieć, stop. No i zaczęliśmy myśleć tak naprawdę, co dalej z tym zrobić. Ale okazało się, że ogrodówka, w którą dosyć tak mocno poszliśmy, w marcu był stop, w kwietniu zaczynało się skręcać, a od maja właściwie jest niekończący się sezon do tej pory, bo normalnie występowała sezonowość, czyli tematy gdzieś tam od stycznia, lutego do maja, czerwca, a lipiec, sierpień właściwie tam do zimy było raczej takie domawianie, nie było jakichś takich tematów, że można było kontynuować sobie tą produkcję. Na teraz okazało się, że właściwie no, idzie to cały czas swoim torem, nie ma tutaj sezonowości. Możemy pozwolić sobie na ułożenie tej produkcji w troszkę inny sposób. A dodatkowo zdywersyfikowanie klientów, raz, że bezpieczeństwo, a dodatkowo dwa,
Każdy mniej więcej wie, jak wygląda gdzieś tam drewno, które rośnie w lesie, czy tam sosna, modrzew, nieważne. Przy rozkroju drewna są różne części. Jest tam materiał główny, deski, tarcica powiedzmy boczna. I właściwie każdy asortyment nadaje się do różnej grupy klientów, do różnych produktów można zastosować. I dzięki zdywersyfikowaniu klientów, tej bazy klientów, którą mieliśmy, mogliśmy sobie pozwolić na uzyskiwanie lepszych wydajności na surowcu, a co za tym idzie, mogliśmy bardziej dopasować każdy asortyment, który produkowaliśmy pod klienta i dzięki temu uzyskiwaliśmy lepsze wyniki, tak, za lepszą wydajność przyszła lepsza rentowność dla firmy. No i to był taki gdzieś tutaj klucz tak naprawdę w tym, żeby nie tylko sprzedaż samą zwiększyć, no bo to można było zrobić w bardzo szybkim czasie, tylko zbudować bezpiecznie grupę klientów, z którymi moglibyśmy sobie potem gdzieś tam działać. I teraz tak. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełom ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. Żeby pokazać, jaka była skala tej zmiany, co przy produkcji, jak ktoś działa, ma bezpośredni kontakt z produkcją, to będzie w stanie sobie to wyobrazić. Oczywiście można to potraktować z jednej strony jako porażka, bo ambitny cel mieliśmy troszkę wyżej postawiony tutaj przez nas i przez Pawła, ale udało się osiągnąć te wyniki na takich poziomach, że do 2020 do 2021 wzrost było 30-36%. Prognozy na ten rok do roku o kolejne 40%. I tutaj są trzy takie punkty, które trzeba dopowiedzieć, omówić. Częściowo wzrost wynika ogólnie z tendencji do wzrostu cen, tak? Ceny rosną na wszystkim, stąd ta sprzedaż, my też podnosimy ceny. Ale 2020 do 2021 roku przy wzroście przychodów o 36% wzrosła rentowność naszej firmy o 500%. Także tu skala jest taka, że po prostu przy wzroście takich przychodów uzyskaliśmy taki efekt tutaj przy rentowności, to było dla nas bardzo fajnym wynikiem. Plany na ten rok przy wzroście przychodów gdzieś tam o 40%, tak zakładamy, ponieważ portfel gdzieś zamówień mamy wypełniony już, można powiedzieć, do lipca, sierpnia, także te plany dosyć są tak już konkretnie wyglądają. O kolejne 30-40% mamy plan zwiększyć rentowność tutaj naszej firmy przy dodatkowych inwestycjach, które gdzieś tam wcześniej zaplanowaliśmy, więc to też wygląda całkiem nieźle. Chwilkę sobie. Tak, a jeszcze tak wracając tutaj, przyszedł rok 2021 i tutaj z Pawłem podjęliśmy temat dalszej jakby współpracy i trafiliśmy na warsztaty DNA, na których zaczęliśmy liczyć różne tam ciekawe tematy właśnie w nawiązaniu do rachunkowości przerobowej. Co prawda my, mimo tego, że zakład produkcyjny, nie liczymy tak bardzo dokładnie, nie skupiamy się na oktanach w danym miejscu, tylko u nas jak już wyeliminowaliśmy wąskie gardło w postaci tutaj sprzedaży i to ruszyło, to tak naprawdę poprzez dobry kontakt działu handlowego, czyli mojej osoby, z działem produkcji, czyli z moim bratem, cały czas czuwamy nad produkcją. I nie ma takiej sytuacji, że ja wpuszczam w produkcję jakieś zamówienia, których wiem, że nie będziemy w stanie zrealizować, bo ja jakby z tego nic nie mam. Jedynie co mogę mieć, to wkurzonego brata i problemy, ponieważ bo to nie o to chodzi, żeby sprzedać, bo ja będę miał z tego wypłaconą prowizję ze sprzedaży, tylko nam zależy przede wszystkim na wyniku końcowym całej firmy, a nie na danym lokalnym jakimś tam zarobku, czy tam prowizji, czy jakiejś tam premii za uzyskane wyniki w danym obszarze, tylko na całości, na całym obszarze całego naszego tutaj przedsiębiorstwa. I właściwie odbywa się to cały czas. Jesteśmy w stałym kontakcie, co prawda nie są to zorganizowane spotkania, że na przykład co każdy poniedziałek, co piątek, tylko właściwie telefonicznie non-stop rozmawiamy i ustalamy, dyskutujemy, mogą wystąpić jakieś opóźnienia, klienci są informowani, cały czas czuwamy nad całym procesem naszym produkcyjnym.
Ja z mojej strony, no, kontakt z klientem, jeśli coś się dzieje, a jeśli się nie dzieje, to też informuję, że wszystko jest zgodnie z planem, bo ogólnie trend na rynku teraz jest taki, że wszystko i wszędzie się opóźnia, więc jak gdzieś się dowiaduję, że będzie na czas, no to super, to jest zadowolony i to gdzieś tam wpływa pozytywnie tutaj na nasze gdzieś tam relacje. I tak. No i teraz ciekawa też jest rzecz. My możemy sobie pozwolić na sprzedaż naszych produktów jakby w trzech etapach po przetworzeniu, na trzech etapach produkcji. Jest to surowiec, który jest przetarty w obszarze produkcji traka. Jest sprzedawany mokry, czyli drewno mokre, niesuszone do produkcji, na przykład palet, robimy z tego palety, deski jakieś obiciowe, tego typu rzeczy. Kolejnym produktem jest drewno wysuszone, wystrugane, które jest komponentami do dalszego montażu. Klienci na przykład robią sobie z tego własne, na przykład place dla zabaw, ławki, tego typu gdzieś tam gotowe wyroby. No i ostatnią grupą, która już jest przetworzona, zapakowana, zaimpregnowane są produkty, no to jest jakby na samym końcu, więc mamy nie dosyć, że klientów zdywersyfikowanych na kilka gdzieś tam grup, to jeszcze dodatkowo te produkty możemy, w zależności od tego, w którym miejscu mamy wolne moce przerobowe, możemy po prostu, mogę dołożyć zamówień w danym obszarze, tak? Czyli u nas tak naprawdę w tym momencie ograniczeniem, można powiedzieć, już sprzedaż nie jest, ale i tak traktujemy, staramy się mieć bardziej ograniczenie na ogólnie stricte na całej produkcji. Nie zrobiliśmy, nie pokazaliśmy, że na przykład w jednym miejscu teraz maszyna, będziemy kontrolować na przykład maszynę X, Y, Z, czy na przykład suszarnię, tylko po prostu cały czas dostosowujemy sprzedaż bezpośrednio do produkcji. I ja wiem, że ja mógłbym sprzedać 3 albo 4 razy tyle w tym momencie, ale nie robimy tego, no bo po prostu nie ma to sensu, bo nie wytworzymy więcej niż będziemy w stanie wyprodukować. Jedynie co, no to właśnie tutaj lawirujemy pomiędzy grupami produktowymi, w którym miejscu jeszcze mamy możliwości w danym momencie, żeby zwiększyć tą sprzedaż. Tutaj jeszcze nawiążę do zróżnicowania tutaj, do zdywersyfikacji ogólnie sprzedaży na poszczególnych klientów. To było dla nas bardzo istotne, ponieważ no z perspektywy rodzinnej firmy, rodzinnego biznesu, no to bezpieczeństwo dla nas też odgrywa kluczową rolę, ponieważ no wiadomo, zarabianie pieniędzy, tak jak gdzieś Paweł wcześniej pokazywał, to fajnie, okej, ale to jest jakby dalsza perspektywa. Jak brakuje płynności finansowej i zaczyna no brakować zwyczajnie po prostu pieniędzy na funkcjonowanie, no to zaczyna się potem troszkę inaczej myśleć i teraz właśnie do tego momentu dochodzimy, że powiedzmy ten tort, tą pizzę chcemy tutaj doprowadzić do takiego rozkładu, żeby nie przekraczało tutaj tych 30... Powiedzmy, tutaj jesteśmy w 2020 roku, klient 35%, który wcześniej w poprzednich latach 2017-18 miał 15%. Natomiast te 14%, które tutaj widzimy, to jest ten klient, który był 90%. Dlatego tutaj no, zmiana była bardzo, w przeciągu właściwie roku mocno się tutaj obróciło. Zaczęliśmy wdrażać następnie no, w 2020 bardzo aktywne poszukiwanie, działanie. Zmieniło się już w ten sposób, że tutaj duża zmiana w minus no, nie jest, natomiast widać po reszcie tutaj tematów, że dochodzi kolejny, jeden, drugi dla nas dosyć taki wartościowy klient, no, a w 2020 wygląda to już też całkowicie inaczej. Zmienia się tutaj ten rozkład i można, o ile można powiedzieć w ogóle, że jest się bezpiecznym, czy jesteś stabilny w biznesie, no to poczucie naszego bezpieczeństwa znacząco się teraz zmieniło ze względu na, no zresztą sami widzicie tutaj, mamy pole manewru i nie jesteśmy uzależnieni od jednego odbiorcy. Jak przyszedł COVID w 2020, nie dosyć, że kwestia była sprzedaży, to pewnie wszyscy, znaczy no szczególnie osoby, które gdzieś rozpoczęły budowy, miały coś związanego z drewnem, zobaczyły jak zaczynają szaleć ceny drewna. No i to samo zadziało się u nas. Raz, że drewno zrobiło się bardzo drogie, dwa, że były zakłócenia z dostępem tak naprawdę, nie było możliwości. Drewno albo przez ocean w jedną stronę, albo pociągami w drugą stronę, no i zrobił się kłopot. I
tym momencie, wtedy tak jak wszystkie ręce na pokład rzuciliśmy do sprzedaży, no to w tym momencie zaczęliśmy wszyscy szukać bardzo aktywnie surowca nie tylko do przetworzenia u nas w postaci kłody, tylko już w pewien sposób przetworzone, czyli albo tarcica mokra, którą mogliśmy sobie suszyć u siebie, albo już wysuszona tarcica, która przyjeżdżała gdzieś tam bezpośrednio z tartaku. No i tutaj głównie na tym się skupiliśmy, żeby tutaj z tym tematem powalczyć. No nie było to łatwe, bo po prostu ceny szalały. No nie zawsze to było adekwatne do tak naprawdę do wartości gdzieś tam rynkowej, ponieważ klienci, no wiadomo, jak ktoś może sprzedać, no to sprzedaje drożej, tak? I tu miała taka sytuacja miejsce, chociaż wiele firm tłumaczyło się z tym, że no jest drewno droższe w zakupie, w ogóle, chociaż my też mieliśmy doświadczenie z zakupem tego drewna i się okazywało, że wcale aż tak to nie wygląda, no ale była sytuacja jaka była. Dużo firm chciało wykorzystać po prostu tą sytuację na swoją korzyść. Czego my nie zrobiliśmy, to jest istotne. Klienci do nas dzwonili i się pytali często: Michał, a podwyżki następne jakieś będą? Ja mówię, no jak będą, to będę dawał znać. Na razie mamy określone gdzieś tam, powiedzmy, koszty na tym samym poziomie. Surowiec kupujemy w takich cenach i na razie nie przewidujemy. No bo wszyscy nam po 30-40% wysyłają gdzieś i nie wiemy, co się dzieje. Ja mówię, no bo to taka jest trochę sytuacja, która, no, nadużywanie. I teraz... Dzięki myślę tym tutaj zbudowaniu tych dobrych, fajnych relacji z klientami zdobyliśmy pełne zaufanie i po prostu jak teraz rozmawiamy gdzieś tam o cenach, no to nie wygląda to w ten sposób, że siadamy i negocjujemy, bo każdy w swoją stronę, tylko jest pełne zrozumienie, tak, że no okej, rozumiemy, że cena, koszty pracy poszły w górę, koszty energii poszły w górę, koszty surowca w górę. No okej, no to jak skoro mówicie taką cenę, no to dobra, no to niech tak zostanie, no bo faktycznie no wcześniej nie nadużywaliście tego, także teraz myślę, że to jest, ma to sens i działamy dalej. Także. O, tu właśnie przeskoczymy na ten slajd. Tak, w międzyczasie oczywiście, bo to tak z ograniczeniami na początku, tak, no, że jedno będzie, a tu się okazuje, że jest jednak inaczej. COVID tutaj już wspomniałem, potem były zakupy. No i w pewnym momencie pojawił się jeden bardzo fajny temat do realizacji, gdzie mieliśmy w pewien sposób do pewnego momentu wolne moce, mieliśmy surowiec, mieliśmy w sumie kompetencje, ale... Żeby zacząć z tematem działać, potrzebowalibyśmy no przynajmniej jedną taką większą maszynę, która wymagałaby inwestycji, no a w tym czasie no nie był to czas na w ogóle rozmyślanie o inwestycjach, więc podjęliśmy temat kooperacji. Dla nas totalna nowość, jeśli chodzi o korzystanie z usług firmy zewnętrznej, bo zazwyczaj wszystko u siebie robiliśmy, bo dzięki dosyć zróżnicowanemu tutaj zróżnicowanej produkcji, zróżnicowanym maszynom, dawaliśmy sobie radę, ale trafiła się po prostu klient z konkretnym zamówieniem, gdzie nie dalibyśmy po prostu rady sobie z tym sami, więc weszliśmy w temat kooperacji, który właściwie za chwilę to będzie trwać już półtora roku, rozwija się bardzo fajnie. Moje obawy co do terminowości i szczególnie jakości wykonanych elementów zostały rozwiane, ponieważ wszystko jest tak, jak być powinno, tak jak się umawialiśmy. No i po jednym temacie, który gdzieś tam podjęliśmy, pojawiły się kolejne. Kolejne gdzieś tam projekty są w wycenach i cały czas tutaj rozmawiamy, ponieważ trafiliśmy na rzetelną firmę, z którą możemy temat rozwijać. No jak w każdej firmie zresztą w międzyczasie pojawiał się temat braku pracowników, ale chodziło szczególnie o gdzieś tam bardziej osoby wykwalifikowane, ponieważ zauważyliśmy taki trend, że pomimo zwiększania w pewnym momencie zatrudnienia, nie przekładało się to realnie na ostateczny wynik firmy. Nawet zwiększenie o 20% gdzieś tam załogi przy próbie zwiększenia wydajności nie dawało to wyniku, ponieważ no, brakowało wydajności i zastanawialiśmy się skąd, dlaczego tak to wygląda. No, odpowiedź była tak samo prosta jak przy tej sprzedaży, po prostu kwestia kwalifikacji, zaangażowania zespołu i tutaj wszelkich kompetencji pracowników naszych. W tym momencie mamy zbudowaną załogę, która jest właściwie z nami już powiedzmy przed COVID-em. W COVID-zie były różne nastroje, tak? Bo wszyscy naokoło zwalniali, był strach, polityka strachu, nie wiadomo co to będzie.
Zorganizowaliśmy jedno spotkanie i powiedzieliśmy tak, że nie wiemy, co zrobimy, ale na pewno nie będziemy chcieli nikogo zwolnić i tutaj zmniejszać pensji, żadnych takich ruchów, bo no nie po to zbudowaliśmy taki zespół, żeby go teraz zniszczyć. No i teraz mamy tego, można powiedzieć, tak troszkę efekty, owoce, ponieważ wszyscy bardzo, bardzo fajnie się zaangażowali. Robimy teraz cały czas szkolenia, zwiększając po prostu kompetencje i odpowiedzialność za dane stanowisko. Tyle, że nie robimy czegoś takiego, że mamy pracowników dedykowanych do jednego stanowiska pracy i oni są oceniani w danym miejscu. Tak? Na początku było troszkę problematyczne, że część osób chciała... Ja chcę tylko przy tej maszynie i tu się nauczyłam i tu mi jest najlepiej. Musieliśmy ten troszkę, można powiedzieć, paradygmat złamać, ponieważ jest okej, są jedno, dwa stanowiska, gdzie powiedzmy każdy jest specjalistą, ale przechodzi przez wszystkie stanowiska u nas w firmie w mniejszym bądź większym stopniu. Tak? Oczywiście są jakieś tam miejsca, w których nie może gdzieś tam każdy pracować, chociażby powiedzmy gdzieś tutaj kwestie fizyczne gdzieś tam siły, ale ogólnie każda ma na tyle kompetencji, że może zastąpić kogoś właściwie w każdym miejscu, tak? No i zauważyliśmy, że no to było kluczem. Nie zwiększanie ilości osób, tylko poprawienie kompetencji aktualnej naszej załogi, no którą teraz, punkt następny, właśnie komunikacja w firmie. Kluczem do sukcesu według tutaj mniej tutaj naszej tutaj całego zarządu, powiedzmy naszej rodzinnej firmy, zgrany zespół, który no nie byłoby firmy bez zespołu, który gdzieś tam stworzyliśmy razem. Tutaj no kładziemy duży nacisk, żeby ta współpraca była na jak najlepszym poziomie. Sprawdź, jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki TOC. Napisz do nas, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie Twojego biznesu. Przełom ograniczenia swojego biznesu dzięki TOC i wejdź na nową krzywą wzrostu. Mimo że było źle, nie podejmowaliśmy drastycznych kroków w postaci zwolnić, obciąć komuś pensję, polityka strachu. To wydaje mi się jest najgorsze, co można by było zrobić akurat w naszym przypadku, ponieważ no nie po to się buduje i przekazuje jakieś kompetencje, żeby z tego zrezygnować po prostu jedną taką szybką decyzją. Okej. Okej. I tak, i ostatni punkt, no powiedzmy tutaj programu dalszych gdzieś tam ograniczeń. No w momencie ograniczeniem stało się to, że z moim bratem przestaliśmy bywać w domu, po prostu, bo tak się skupiliśmy na różnych gdzieś tam tematach, więc stwierdziliśmy, że no nie może tak być, bo organizm jest jeden, wiadomo, tematy rodzinne żonom się za bardzo nie podobały gdzieś niektóre nasze późne powroty, więc podjęliśmy też decyzję razem, tutaj przedstawiając nasze argumenty całej naszej załodze, wszystkim pracownikom, że to, co teraz robimy, te wprowadzenia, przekazywanie odpowiedzialności, robimy po to, żebyśmy my też mogli normalnie żyć, funkcjonować, a nie być na każdym miejscu, na każde zawołanie, bo coś tam się dzieje, bo coś się wydarzyło. To są na tyle błahe gdzieś tam powiedzmy problemy, które bez problemu można rozwiązać na produkcji bez nawet naszej wiedzy, że taki problem gdzieś tam się pojawił. Także to jest teraz głównie kwestia, nad którą pracujemy. W sumie mój brat szczególnie, ponieważ ja gdzieś tam cały czas w terenie jest najbliżej produkcji i działa to, funkcjonuje i myślę, że tutaj teraz będziemy się właśnie najbardziej na tym skupiać, żeby jak najbardziej jeszcze zwiększyć kompetencje naszego zespołu. No i przy poprawie, wiadomo, gdzieś tam tutaj kwestii sprzedażowych plus rentowność firmy. I tak, i co dalej? No właśnie teraz takie pytanie może być. Skoro no już tak tu jedno ograniczenie, drugie, trzecie przerobiliśmy kilka. Właściwie cały czas myślimy teraz... W nawyk, w sumie w taki żargon nasz firmowy wpadły słowa typu ograniczenie wąskie gardło. Kiedyś czegoś takiego nie było, teraz między sobą nawet pracownicy rozmawiają, pytają się, a ty gdzie masz wąskie gardło, a w którym miejscu jest teraz ograniczenie, bo nie mierzymy, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mierzymy lokalnie,
tylko skupiamy się, żeby po prostu świadomość całej naszej ekipy, wszystkich pracowników, całej firmy dążyła do tego, żeby uzyskać wynik jako cała firma. I wprowadziliśmy też od tego roku taki dodatkowy system właśnie wynagradzania za wynik całościowy. Nie, że ktoś zrobił na danej maszynie ileś tam elementów, ktoś ileś tam paczek spakował, ktoś powiedzmy ileś metrów bieżących wyciął, czy tam sztuk pomalował, tylko po prostu cały zespół jest rozliczany za... jeśli osiągniemy odpowiedni wynik, są dodatkowe tutaj premie za osiągnięty wynik całościowy całej firmy. Dobrze. No i chyba to będzie na tyle, także dziękuję, bo już 0 minut się pokazało, także dziękuję bardzo. Dzięki. Słuchajcie, kochani, pytania do Michała. Dzień dobry, Michał. Ja mam dwa pytania, bo chciałbym zrozumieć lepiej te dane, które prezentowałeś na początku. Mhm. Pierwsze i związane z nim drugie. Pierwsze, jaki jest mniej więcej udział wartości albo cen surowca w waszym biznesie, w sprzedaży, a drugi, jaki jest średni jakby poziom rentowności procentowo wyrażony w tej branży? Kwestia udziału surowca waha się tak naprawdę od 40 do 70%, bo to jest kwestia, zależy jaki produkt, jak on jest bardzo przetworzony, ile czynności gdzieś jest przy nim manualnych i w którym procesie jakby schodzi z produkcji i jedzie do klienta. No rentowność, powiedzmy, przeszliśmy różne drogi, bo od poziomu tam minus 5 do poziomu 5,5%. To tak, śledząc gdzieś tam różne dane, no to jest taka, powiedzmy, rentowność, może nie jeszcze super, ale powiedzmy już taka dla nas była na tamten czas zadowalająca. Aczkolwiek pracujemy nad tym, żeby tutaj poprawić, bo nie tylko sprzedaż, przychód, no ale no zarabianie pieniędzy jest najważniejsze, tak? Bo sprzedawać, no w tym momencie naprawdę dużo bym sprzedawać, tylko że no jak poniżej kosztów wytworzenia, no to jest bez sensu, nie? Dlatego tak to wygląda. Teraz chciałem przedstawić jedno z pytań, które tu przyszło od naszych uczestników online. Jakich mierników, wskaźników używacie do zdefiniowania ograniczeń? No, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę w naszym przypadku mierniki, wskaźniki my właściwie, można powiedzieć, nie liczymy. Na przykład kwestia zdiagnozowania czy znalezienie ograniczenia na przykład w miejscu suszarni. No to wiemy, że mamy trzy pełne wkłady przed suszarnią, które są do wysuszenia. No i to dla nas jest zobrazowaniem, że no w tym momencie może być suszarnia ograniczeniem, tak? Na przykład jeśli uzbiera nam się za dużo surowca na przykład na początkowym etapie i nie możemy go przetworzyć, no to ograniczenie może być trakt. Także bardziej operujemy, nie mierzymy tego na papierze, tylko wizualnie możemy sobie pozwolić na to, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, skala biznesu u nas nie jest tak ogromna, więc właściwie jesteśmy w stanie to wzrokowo, obrazowo określić no w danej chwili, w danym momencie. Tak? Ja przychodząc, nie będąc 2 tygodnie w firmie, po tym, co się dzieje na produkcji, jestem w stanie zobaczyć, w którym miejscu gdzieś to ograniczenie w danym momencie występuje. Tak? Okej. Okay. Jakieś inne pytania? To musimy tak podejść, żebyś ten... Nie musisz tak, bo możesz sobie siedzieć, tylko mów tutaj w ten sposób, żeby było słuchać. Odnośnie, co tutaj brat powiedział, odnośnie produkcji, zaangażowania ludzi, to co zmieniliśmy głównie, to daliśmy odpowiedzialność za pełne obszary ludziom, ale całkowitą odpowiedzialność. Tylko przy tym dowiedzieli się, że nie będą rozliczani i karani za błędy, które popełniają. Dzięki temu nabrali tyle pewności siebie, że przychodzą do mnie z problemem, ale ja się pytam, ale co jest twoim problemem? No mówię, że problemem jest tam jakaś sytuacja, ale jak ty chcesz ten problem rozwiązać? Jaki jest, co ty widzisz, co będzie tym efektem końcowym? No i pracownik mówi, nie wiem. Mówię, no to nie możesz nazwać sytuacji, że jest to problem, skoro ty nie wiesz, jaki chcesz wynik końcowy osiągnąć, tak? Jeśli biegniesz do mety, to musisz wiedzieć, gdzie jest ta meta, tak? Nie możesz biec w lewo, a meta będzie z prawej strony, tak? Aha, no to przyszedł za jakiś czas, no i mówi, że wiem, jaki jest mój problem, wiem, co chcę osiągnąć, tylko nie wiem, co wybrać, czy wybrać rozwiązanie A, B czy C. No i w tym momencie zaczęli myśleć, zaczęli sami te problemy rozwiązywać, no i dzięki temu my z Michałem mamy o wiele więcej czasu, żeby zająć się tymi rzeczami strategicznymi. No, nasz zespół zajmuje się tymi problemami, które rzeczywiście
wiedzą, jak rozwiązać i co rozwiązać. Czy jeszcze mam jakieś pytania? Z takiej odległości. Dzień dobry, witam. Bardzo mi się podoba ogromny postęp, jaki wykonaliście. Bardzo fajnie przedstawione, super. Tylko czy macie strategię, plany na kolejne lata? Bo ciągle jest tak, że mówicie, jesteśmy mali, nie mamy mierników, nie mamy wskaźników. Fajnie wszystko działa, funkcjonuje, tylko może za chwilę nie będziecie grupą 30 osób, tylko 60, 100, 120. To już pomału może powinniście się przygotowywać, tworzyć plan, strategię, jakby wizję, co będzie dalej. Nie powinniście, jak już tak fajnie się rozwinęliście, nie powinniście się ograniczać, bo teraz tak naprawdę wy się ograniczacie, a nie powinniście ograniczeń mieć. Powinniście to tak, czy trzymacie tą wizję tego dalszego rozwoju. Bardzo słuszna właśnie tutaj jest uwaga i to, co Karol na samym końcu powiedział, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby przestać się zajmować takimi typowo błahymi problemami na produkcji, no to teraz będziemy sami sobie wygospodarowujemy więcej czasu, żeby podjąć kroki co dalej, tak? Bo dalsze gdzieś tam kwestie związane z inwestycjami, z rozwojem całej firmy, rozbudową, poukładaniem dodatkowych procedur, także tak naprawdę teraz dopiero gdzieś mamy ten czas na to, żeby na tym się skupić, bo do tej pory to było po prostu no jazda bez trzymanki we mgle i właściwie walka tylko o przepływ, o płynność finansową, sprzedaż i poprawę rentowności. A teraz jak troszkę gdzieś tam się to uspokoi, no to możemy się skupić na tym, co będzie dalej. No plany mamy takie no ambitne cele, czyli Paweł mówi sprzedaż co roku razy dwa, aczkolwiek no to jest taki ambitny bardzo cel. No te 40-50% powiedzmy, no to jest fajnie, ale no teraz też mamy świadomość, że to trzeba inaczej układać i właśnie ta pełna dokumentacja do wszystkich produktów na przykład. To był pierwszy krok, no bo bez tego no nie było w ogóle mowy o tym, żeby zostawić odpowiedzialność na wszystkich tam pracownikach i całkowicie Karol się z tego, można powiedzieć, wyłącza. A teraz będziemy układać gdzieś tam kolejne aspekty, czyli patrzeć bardziej może dzielić kwestia rozbudowy, jakie inwestycje, żeby na spokojnie do tematu podejść, ale bardzo słusznie także.